Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Dawid i jego pompy. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moich kurczakach rasy Wyandotte. Na początku opowiem o inkubacji jaj. Powinno się je inkubować przez 21 dni przy temperaturze 37,8 stopni Celsjusza w wilgotności około 55%. Przez pierwsze 18 dni powinno się je przekręcać dwa razy dziennie o 90 stopni, a przez kolejne dni przestajemy je przekręcać i zwiększamy wilgotność do około 70%. Kiedy kurczaki się wyklują, przenosimy je do osobnego miejsca i trzymamy je pod promiennikiem ciepła, inaczej mówiąc sztuczną kwoką. Żywimy ich paszą od pierwszego dnia życia i powinny mieć codziennie czystą wodę. W wieku kilku tygodni przenosimy je do osobnego kurniczka, kiedy zrobi się cieplej. Kurczęta Wyandotte wolniej się opierzają, bo są to duże kury i później zaczynają się nieść. A jaja tych kur zbieramy przez maksymalnie 10 dni w temperaturze pokojowej. Jajka, jak w poprzednim odcinku wspomniałam, nie są jedne z tańszych, ale z wartą, ponieważ to są piękne kury, takie duże i puchate. A teraz zobaczymy jednego z kurczaczka. No. Proszę zobaczyć, jakie piękne barwienie. To są kurczęta teraz srebrną skowane, te, które Państwo widzicie. I to piękne kury z nich wyrosną. Pomyślę, że z takiego małego kurczaczka wyrasta taka kura. Dla porównania przyniosłem 6-tygodniowego kurczaka, aby pokazać Wam, jakie to mogą być duże kury. No, on jest starszy, także będzie bardziej dokuczliwy. Ale przyniosłem tutaj złote skowanego i proszę zobaczyć, jakie ma piękne pióra. To po prostu piękne kury wyjdą. Tak wygląda ta pasza dla kurcząt. Tutaj proszę zobaczyć pod światło. Wygląda troszeczkę jak ześrutowana pszenica, ale tu jest również dużo różnych witamin i minerałów. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do subskrybowania, do łapek w górę i proponuję oglądać moje przyszłe filmiki, gdzie będę opowiadać o moich innych zwierzętach. Trzymajcie się, cześć!